Dzień dobry przede wszystkim. Witamy Was serdecznie z Bangkoku, z naszego pierwszego takiego długiego dnia. Właśnie zamówiliśmy teraz świetny, piękny pojazd, który nas będzie wiózł w nieznane. Pokażemy Wam za chwileczkę, jak wygląda. W następnej relacji zobaczycie nasz dzisiejszy dzionek. Mam nadzieję, że będzie świetny i będzie Wam się podobał. Zobaczcie, nasz pojazd na nas czeka. Śmieszne, co? Hi. To wsiadamy? Tak jest. Ale wieczorem to ma też swój nastrój, bo tutaj wszystko się świeci właśnie na takie kolory i one są bardzo wyraziste na drogach. With cars in the front, you'll probably hear the sound from the roof above. I know we only just met, but this could be fun. You should come. Kochani, my właśnie stoimy na światłach. Długo strasznie jest to czerwone światło, jest tak gorąco. Naprawdę okropnie. Ale jaka atrakcja tuk-tukiem się przemieszczać przez Bangkok. Więc naprawdę taksówką to każdy może jechać. Dokładnie, to jest coś innego, serio. A to jest zupełnie coś innego. Światełka się świecą, pan nas tutaj zagoduje. Jedziemy w nieznane dalej. Pan nas, tak jak mówię, jedziemy do sklepu takich znanych marek. Chcieliśmy zobaczyć, co tu jest. On mówi, nie, tutaj mamy wszystkie marki świata za zupełnie inne pieniądze. Tu, chodźcie, biżuteria, zegarki, wszystko. Nie, my dziękujemy. Nie jesteśmy w czasie zakupów. No. Nie, koniecznie choćby. No wszystko sprzedają, są tak bystrzy, inteligentni, że wszystko można kupić. Że co? Że majtek nie zgubisz przy tym wietrze. Jezus Maria. Moje włosy już tak wyglądają, kochani, tak. No, not tonight. Cause I'm over with some friends and I'm over sending texts and jedziemy z panem bardzo sympatycznym taksówkarzem w tej miejscu. Bo trzeba powiedzieć, że w ogóle nam się plany pozmieniały, bo byliśmy jeszcze w hotelu. Słuchajcie, tam gdzie dotarliśmy wcześniej, to nie było miejsce nasze docelowe. W ogóle pan tuk-tukiem nas wiózł nie tam, gdzie trzeba. Nie. A teraz jedziemy z sympatycznym bardzo panem, który nam tu podśpiewuje, podchichruje się. Próbuje nam montować, że mamy gdzie indziej jechać. Nie tam, gdzie my chcemy, ale okej, ale się cieszę cały czas, zadowolony bardzo, więc... Ale mi humor poprawił, Boże. Ale mamy zabawę taką, że nie wiem. Really good, really good, really good. Put in my cat good. Selfie. Mr. Bolam. Nie. Nie wiem, o co tego panu chodzi, ale... Ja, ale buja. To Bolam. Coś nam to coś tłumaczy, tylko my wiedzieliśmy, że nie jesteśmy piękni. Pan? No. No, I'm from Poland. From Poland. Poland. Yeah. Warsaw. Inis. Europa. Inis. Słuchajcie, dotarliśmy w końcu na miejsce, bo stoimy w kolejce, pokażemy do sklepu. Sobie poczekamy troszkę, ale myślę, że będzie warto. Wypad do Bangkoku spowodował poważne uszczuplenie. W kasie zapomogowo-pożyczkowej. Spójrzcie, kochani. Moja pierwsza torebka. Naprawdę jest tak przepiękna. Oni jeszcze nie widzieli, bo w środku nie było możliwości, aby nagrać to. Ale ja jestem przeszczęśliwa. Moje takie małe marzenie modowe się spełniło. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. To jest część na samym dole, gdzie właśnie w tamtym miejscu, tam dalej, gdzie widzicie bar, mam nadzieję, pojemy śniadanka. Tutaj jest taka część roślinna, no jest naprawdę bajecznie. Tam są rybki, o! Tu jest jedna. Jest duża ryba. Dobra, ale do rzeczy. Do rzeczy, kochani. Chciałam Wam pokazać torebkę, bo w sumie to widzieliście, że mam.
Ale nie widzieliście, co to jest. O, super. Ale nie widzieliście, co to jest za torebka, więc chciałabym wam ją pokazać. Dym, dyrym. Jeszcze nie widzicie. Proszę, proszę. Tak ona się prezentuje, śliczna jest, co? Cała czarna, znany model, jednak ja postawiłam na kolor czarny właśnie z ich grawerem, jest idealna. Jak dobrze jesteśmy w Tajlandii można bardzo korzystnie kupić te torebki. Przestań, nawet takie nie mów. No co ty, zakupiliśmy bardzo dobre cenie. Przestań, bo uwierzą. Przestań, bo uwierzą, głupolu ty. Dzisiaj będziemy jechać do Chinatown. Mamy ochotę. I gdzie jeszcze? No i chyba pojedziemy na słynny Patpong. Zobaczyć życie wieczorne tutejszego miasteczka. Ale mamy straszną ochotę na kaczkę po pekińsku. Mamy. I dlatego w Chinatown mamy nadzieję, że takową spożyjemy. Tak, zabieramy was ze sobą. Uwielbiamy kaczkę po pekińsku. Zobaczcie, gdzie jesteśmy, w Chinatown. Witamy państwa w Chinatown. I tak, no, jesteśmy w Chinatown w Bangkoku. Jesteśmy przede wszystkim głodni i chcemy zjeść kaczkę. Tak, mam ochotę na kaczkę po pekińsku, ale jest tu tyle ludzi, taki tłum, że nie bardzo wiemy, czy iść w lewo, czy w prawo. No. Nikt nam nic nie polecał, chcemy sami się dać zaskoczyć, tak. Co dobrego zjemy. Zresztą będziemy państwa o tym uprzejmie informować. Jest tu bardzo dużo ludzi, którzy w ciągu dalszym wchodzą w maseczkach. Tak, bo to nie są... Nie mam pojęcia, orzechy laskowe, zobacz. Nie, to są kasztany. A tutaj pani robi z granata świeże soki. Super. Ja się znajdę. Tutaj się zgubić nie chciałabym, serio. No nie, nie. You built it on your own in case of a war. So hey, you're the solution and the call. Put down your weapons for me. See, I can love and peace. Właśnie jesteśmy tutaj przy stoisku. Pani ma świeżutkie granaty. Jest marakuja i mój ulubiony sok marakuja juice. Bierzemy. Jest rewelacyjny. Mamy soczek. Zdrówko, kocurze. Zdrówko. Dobra, sukces. Słuchajcie, znaleźliśmy restaurację chińską. Spring rollsy. Natomiast te będą z kurczakiem i z orzechami w środku, tak. Prawdopodobnie. Ryż. Tutaj Wojtka danie, czyli kaczka z grzybkami, z sosikiem. Spójrzcie, moje danie przyszło aż po prostu z gorąca kipi, ale wygląda tak dobrze. Skwierczy. Skwierczy, no. Dokończam sobie gonki i się zajadam. Tak prezentuje się mój kurczak właśnie z warzywkami. Zamówiłam kurczaka na ostro. A tutaj co? A, to twoje przystawki. I tutaj? Yummy. Kurczak idealnie przyprawiony. Świetne. Kaszmar jaki dobry. Ojej. Kaczka ci smakowała, tak? Bardzo dobra. Tak chciałeś dzisiaj tą kaczkę i spróbowałeś. Chciałam przypadać inną, ale okej. Okay. Kończymy pić herbatę i jedziemy dalej. Dobrze. Witamy was na Patpong Night Market. Tak jest. Dotarliśmy teraz w zupełnie inne miejsce. Tak. Będziemy państwu relacjonować,
gdzie jesteśmy, co robimy i co zwiedzamy. Więc myślę, że... Prowadzisz dzisiejszy wieczór. Nie byłem, znaczy byłem tu, ale już było dawno temu. Ale mniej więcej coś kojarzysz. Ale mniej więcej wiem, o co chodzi. Na Podpągu z pewnością będziecie mieli okazję zobaczyć mnóstwo podobieństw luksusowych marek. Nie. Proszę, to jest znane firmy światowe. Przyjechały, otworzyły swoje stoiska po to, żeby móc zaprezentować swoje najnowsze trendy. Czy to są robale? Tak, to robale. Nie. Tak. Nie. No tak, to super. Słuchajcie, jak byłem tutaj lat temu, nie wiem, 15-17, to ta dzielnica zupełnie inaczej wyglądała. Te panie tutaj różne, albo panowie, trudno powiedzieć, byli na ulicach, czyli tańczyli, śpiewali, bawili się, a w tej chwili pochowani są w klubach. Niestety i nie można kamerować. Nie możemy ich tam nakręcić. Chcielibyśmy Państwu pokazać, jak wygląda piękna kobieta z grdyką mężczyzny. Oczywiście nic przeciwko, nic złego. Oczywiście, ale, jest to po prostu niecodzienna sytuacja. Jest to niecodzienna sytuacja i trzeba to zaakceptować, że w tym kraju to jest bardzo popularne i... No i takie jest. Godzinkę mamy, które, na razie którego czasu? Czasu tego mamy godzinkę? 16:18. Dokładnie i czekamy właśnie na nasze soczki świeże. Ja wzięłam sobie taki mix, a Wojtek ma maleńko. Tak jest. I co kochani, tak naprawdę jutro wylatujemy do Polski, stwierdziliśmy, że jeszcze dzisiaj wyjdziemy na miasto. Skorzystamy z dzisiejszego pięknego i słonecznego dnia, zjemy oczywiście coś tajskiego, być może jakąś kraczkę. Upał jest straszny, słuchajcie, dzisiaj naprawdę jest niesamowicie gorąco. Ale jesteśmy w takiej fajnej części, pokażę wam za chwileczkę. To jest taka część azjatycko, znaczy chińsko-tajska, o, nazwijmy ten sposób. Strasznie długo jechaliśmy taksówką za naprawdę śmieszne pieniądze, co nas bardzo miło zaskoczyło. Różnorodne są tutaj ceny, jeśli chodzi o taksówki. Tak naprawdę nie wiadomo, która jest ta poprawna. No cóż, co kraj to obyczaj. Odbieram swój soczek w plastiku. Zobaczymy, jak będzie smakował. Nikt się w ogóle nie upomina o to, żeby im zapłacić za soki, chyba o nas zapomnieli. Nie chcą pieniędzy. A spróbuj soku, czy ci smakuje? Ty masz mango. Ja mam mango ananas. Delicious? Delicious! Słuchajcie, po drodze znalazłam taki fajny sklep. Wydaje mi się, że jest on przeznaczony dla dzieci i pomyślałam, że weźmiemy coś w Charlotte. Spójrzcie. Jaki śmieszny kaczor bierzemy, zarąbisty. A tutaj mamy takie nagłówki, na przykład w długą podróż. Myślę, że to idealnie będzie do niej pasowało podczas jakiegoś lotu. Biorę, przepiękne. Taka myszka Miki. Kupię Juleczka. Zobacz, co wziąłam dla Charlotte. Patrz. Co Julcia? Kaczor. O!
Wiesz, będą lecieć myszkamiki, super, co? Super, no. To kartka? Piękne. Ekstra. Ekstra, tak, dobra. Spójrzcie, kochani, w jakim cudownym miejscu jesteśmy. Aż powiem wam szczerze, nie wygląda to na taką typową i standardową Tajlandię, jaką widzimy na przykład w telewizji, albo jaką nam przedstawiają Tajlandię, ale jest naprawdę przepięknie. Nie ma co oglądać telewizji, lepiej przyjechać, zobaczyć, skosztować ich pysznych dań na miejscu, bo mają naprawdę różnorodność, ich kuchnia jest doskonała, więc warto skosztować. Te dania nam bardzo odpowiadają, bardzo je lubimy. W związku z czym będziemy sami, znaczy nie sami, Julia będzie sama gotowała tańskie berowy, bo stwierdziła, że specjalizuje się w tych specjalnościach tego regionu. Ciekawy jestem, co z tego będzie. Miał być ładnie na przebitkę. Fried chicken with meat. No egg. No egg. No meat. No pork. Yeah, onion, pork. It's okay. What is? Jajko. Jajko, no, krewetka. It's good? Good. But very good or good? Very good. Tell me please. Good or very good? Czemu nie chciałeś? Na diecie. Od kiedy ty jesteś na diecie? Ty jesteś na diecie. Ja, kochani, postanowiłam sobie zamówić to, co zwykle, czyli kurczaka, którego uwielbiam. I naprawdę tutaj jem go praktycznie codziennie, prawda? Ale nie zamówiłam spring rollsów, to jest bardzo dziwne, ale chyba nawet tutaj w karcie nie mieli. Aczkolwiek bardzo lubię te warzywne. No. Tak, chciałam wam tutaj powiedzieć, jeszcze że... Teraz. Państwa, chciałem wam powiedzieć, że na specjalne... Kurde, głowę ci uznam, dobra, sorry, ostatni raz, no. Nie umie kręcić, nic, no robi tutaj zamieszanie. Dawaj! Ja nie mogę się nic wypowiedzieć, bo no mnie dawaj, mów, bo ścina, albo mnie tutaj pół głowy. Okay. Nie nagrywałam, jeszcze raz. Oje. Na specjalne życzenie nasze udałem się do kuchni, do kucharza i poleciłem mu, żeby dzisiaj zrobił dla nas wyjątkowe danie, czyli przepyszny rosołek z kurczakiem, ichniejszy. A z kurczak? Tak, z kurczakiem. Julia ma też kurczaka, ale ma z różnymi dziwnymi rzeczami, który wygląda naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. Więc zabieramy się za jedzenie. Dobra, jeszcze ci podjem, bo jest taki dobry. Ale to nie ma podjemnego, ale ma swoje. Zarąbiste. Ale ty zawsze tak dobrze przyprawiasz, że myślę, że jak przyprawisz ten rosołek, to będzie jeszcze lepszy. Taki kociołek, nie? Kochani, dziękujemy wam bardzo za oglądanie i za to, że byliście z nami podczas naszej podróży dwudniowej, krótkiej, bo krótkiej, w Bangkoku. Bardzo ładnym zresztą Bangkoku. Niewątpliwie męczącym, bo jednak jest tutaj dużo różnych fajnych atrakcji. Nie mówię o kulinarnych sprawach, bo jednak jest jedzenie, tak jak już mówiłem, genialne. Ale spędziliśmy tutaj miły, szalony czas i cóż, pozdrawiamy was bardzo serdecznie do ewentualnie następnej wycieczki gdzie indziej. Buziaki, pa! Buziak na koniec.